Cześć kadr Ci w oko. dzisiaj porozmawiamy sobie o festiwalach komiksowych, czego nam brakuje, co byśmy widzieli chętnie na większej ilości festiwali, bo na przykład spodobało nam się na jakimś konkretnym, na którym byliśmy, tak czy siak. Właśnie o tym będziemy rozmawiać. Mateusz Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak. No dobra, to ruszamy. To, to ruszamy, tak, to skoro, ruszamy, się przy, skoro się już przywitaliśmy, to ruszamy. E, dobra, ja od razu startuję z grubej rury. Po co jeździcie na festiwale? Spotkać się z kolegami i koleżankami. Serio tylko? Yy. Yy. Znaczy jesteście fajni, lubię się z wami spotykać, nie? <laughs> Żeby I nie było. nagrać odcinek samochodowy, <laughs> bo to, to, bo zawsze to bardzo ważne. Spoiler alert, wiadomo. Yy. Nie no, ale tak, słuchajcie, bo, może... Pozwolę sobie narzucić, skoro jesteśmy już na, 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 na Łączach. E, nie gadajmy dzisiaj za dużo o tym, że jeździmy na festiwale, żeby spotykać się z ziomkami, bo to jest No oczywiście. stary, to czym... po co jestem w tym odcinku? No to nie będziesz... <śledź> Jak to jest, wiesz, główny punkt przynajmniej w przypadku moim jenzeja. Siedzenie na y, tym, na trybunach Atlas Areny w Łodzi, nie ukrywam, jest jednym z ważniejszych rzeczy, przez którą tam jestem. To jest, to jest najważniejszy punkt programu. I teraz, drodzy słuchacze,. Który nie jest do niego wpisany. Teraz, drodzy słuchacze, będziemy przez godzinę słuchać, jak obrabianie innych ludzi, którzy są na festiwalu, jest podstawowym powodem jeżdżenia na festiwalu. No, ale to, okay, po, poczekaj, dobra. aż zacznie się temat Kibli, to ja się będę to dopiero <laughs> produkował, więc... <laughs> Każdy, kto nas słuchał yy, w odcinkach po, postfestiwalowych albo przedfestiwalowych, wierzę, że Andrzej jest wielkim fanem komentarza odnośnie toalet ale wszelakich jest to oczywiście bardzo ważne. Kontynuacja żelaznego wątku podejmowanego przez ojców założycieli tego wspaniałego podcastu, tak. którzy ten temat podejmowali zawsze. Nie po to stworzyliśmy kategorię komiksu na kibel, żeby o kiblach nie mówić przy możliwych okazjach. Także jeżeli macie problem z fekaliami bądź pomieszczeniami, które służą do wiecie czego, możecie, wyłączyć, możecie wyłączyć odcinek w tym momencie. <śmiech> zawsze <śmiech> chciałem to powiedzieć. No okay, no prosimy to... nie regulować odbiorników i, i um, starając się odpowiedzieć na twoje pytanie, Michał, bo oczywiście to nie jest jedyny powód. Jeśli jest coś w programie, co by mnie interesowało, to na pewno też chętnie pojadę. Natomiast i być może sobie trochę teraz przeskakuje temat, e, obecnie najbardziej mnie chyba interesuje, jeśli te festiwale oferują jeszcze coś więcej niż po prostu strefę targową, czy na przykład spotkania autorskie. Tak jak wiecznie nieodżałowana e, Rumia, gdzie działo się mnóstwo fajnych rzeczy. No ja, zresztą no wrestling ciężko poruszać. To był Szlamfest, to, akurat, o którym mówisz. A, a to przepraszam. Ale e, Szlamfest też tak. bardzo fajnie łączył te, e, te, te elementy, ale w Rumi na przykład były jeszcze gry, nie gry itd. i tak dalej. I nie ukrywam, że na przykład w Łodzi, zresztą jak wiecie po naszym ostatnim spotkaniu Łódzkim, e, Cieszę się, że jest ta strefa planszówkowa, bo to jest jeszcze coś dodatkowego, co sobie mogę zobaczyć, bo na przykład nie jeżdżę też na festiwale gier planszowych. No, umówmy się też, że zeszłoroczna MFK nas rozpieściła pod kątem ilości kontentu i przygotowanie oddzielnej strefy gier gargantuicznych rozmiarów zrobiło na nas wrażenie, to prawda. Tak, to prawda. I były tam oddzielne toalety, prawda, Andrzej? Tylko, si. że malutkie. Nawet w niej byłeś, pamiętam. Nieraz. E, bo tam Arbardujś. mniejsze kolejki były, prawda, do tych kibli? Tam w ogóle nie było kolejek, bo mało kto wiedział, że tam można wejść. Moim zdaniem oczywiście. No to, 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 to. Mateusz, proszę wyciągnąć mnie z kiblowego tematu. <laughs> Nie wiesz, ty, to, to co ty wspomniałeś, że oprócz strefy targów i spotkań autorskich to jest raczej taki absolutne minimum każdego festiwalu i wiadomo, że im więcej tym lepiej. My to jako stary wyjadacze zaliczyliśmy tyle z festiwali czy, czy różnych imprez komiksowych, że też y, jesteśmy zupełnie innym targetem niż raczej ten taki typowy, masowy, y, szary człowieczek, który może nawet nie był na żadnym festiwalu, ale też być wciągnięty, przyciągnięty i zachęcony do komiksu i na takich ludzi organizatorzy też w cudzysłowie polują i oni będą mieli zupełnie inne wymogi, nie? Dla, nich, dla nich już sama strefa targowa czy spotkanie autorskie to już jest fajna opcja no, no, dla nas myślę podstawowy pakiet minimum gdzie wiadomo, im więcej tym, tych atrakcji tym lepiej, no i tutaj też właśnie Rumia Comic byłby wzorem bo było wszystko. Były planszoweczki, były gry wideo, był kino, czyli tam jakaś kreskówka zawsze leciała pełnometrażowa, no było tak dużo, a ciągle mówi się, że to mała impreza. A to jest mała impreza, która była większa niż niejedna duża. Mhm. Ja nigdy nie miałem przyjemności zagościć w Rumii, więc nie będę się wypowiadał, ale wiem, kto za nim odpowiadał i wiem, jak bardzo się starał, więc, więc powiem tylko tyle. Ale okay, no, mamy bo... jakiegoś duchowego spadkobiercę, gdzie tam nawet naznaczonego przez Łukasza, czyli Białgard Comic Con odbyła się dopiero pierwsza edycja, planowana jest druga w tym roku. No, no zobaczymy. W każdym razie no, warto za tych mniejszych, nowych graczy też trzymać kciuki. Okej, okay, no ja, to ja, ja w sumie teraz chciałem trochę pociągnąć temat, który zaczął Mateusz, a może nie pociągnąć, ale wyciągnąć z niego jeden element, no, no. Bo, bo Mateusz wspominał o osobach powiedzmy, że spoza komiksowa, Hmm, którzy mogą być targetem festiwali komiksowych. No i teraz tutaj pytanie, eee, czy autorzy, organizatorzy, ludzie odpowiedzialni za festiwale komiksowe, powiedzmy, że na razie trzymajmy się tych większych imprez. Ja wiem, że mniejsze są organizowane przez większych zapaleńców i czasami są doprecyzowane w aspektach, w których te większe eventy nie mogą, nie chcą, nie potrafią, whatever, być. Natomiast hmm, czy organizatorzy festiwali komiksowych w Polsce wiedzą, dla kogo je organizują? To jest moim zdaniem bardzo ważne pytanie. No, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo trudne pytanie, bo patrząc na odpowiedź nawet w innych aspektach, w sensie nie w innych aspektach, tylko jakby zmienić to pytanie pod inne kierunki, niekoniecznie wiesz. imprezy komiksowe, nie imprezy komiksowe, chociażby taką, wiesz, działalność Domów Kultury, to powiem ci, że to jest w ogóle strasznie Trudne do zdania sobie sprawy, bo wydaje mi się, że ostatecznie bardzo często, jakkolwiek to strasznie brzmi, projektujesz zza biurka. I nie da się oczywiście zaprojektować czegoś super uniwersalnego, że będziesz miał pewność działania i tak dalej. No bo to jest fizycznie niemożliwe. Musiałbyś na przykład spytać każdą osobę, która miała, miałaby przyjść, co by ją interesowało i to dostarczyć. No i liczyć na to, że taka osoba przyjdzie. Wiesz co, może trochę źle się wyraziłem, może moje pytanie jest zbyt ogólne, ale bardziej myślałem o czymś takim, że, no nie wiem, wspomniany Łukasz i Rumia, mm -hmm. powiedzmy, że będę bazował teraz na swoich, na Waszych opowieściach czy relacjach z tej imprezy. No ale zakładam, że Łukasz wiedział, jak, jaki, jaki festiwal chce zorganizować i kto na ten festiwal przyjdzie, i dla tych osób przygotował atrakcje, które mogą być mm, interesujące. No i teraz pytanie moje wprost. Czy takie imprezy, na przykład jak Łódzki Festiwal Komiksowy, na którym bywamy regularnie, czy on jeszcze chce przyciągać, na przykład nowych uczestników, czy on po prostu jest, jakby i z racji swojego rozmiaru sobie lewituje? No bo wiecie, no. Znanie swojego targetu albo przynajmniej chęć jakiegoś, znania jakiegoś założenia, bo w jednym roku możemy zorganizować festiwal, który będzie bardziej przyciągał yy, casualowego odbiorcę komiksów, no i tu będziemy walczyć z znanymi markami, a innym razem uda nam się zaprosić, czy udałoby się nam zaprosić rozpoznawalną gwiazdę niezależnego komiksu albo kogoś z Francji, kogo znają wyjadacze, i to też będzie spoko. E po zastanawiam się, czy jest jakiś kierunek w tym całym szaleństwie, wiecie? bo często rozmawiamy o, o strefie targowej, o premierach, o spotkaniach z autorami, o panelach. Są takie yy, standardowe tematy. Yy, rozmawiamy czasami o tym między sobą, ile osób było w Łodzi, yy, a ja się cały czas zastanawiam właśnie, patrząc, da, dało mi do myślenia case mangi i ilości fanów mangi, których dostrzegałem przez dwa ostatnie lata w Łodzi, jakby marginalizowania tego tematu trochę. Yy. Czy, czy nie jest przypadkiem tak, że, że gdzieś ten organizator nie do końca patrzy na tego odbiorcę na końcu i robi to trochę pod siebie? Może to jest odważna teza, nie wiem, ale powiedz mi, jeżeli się mylę. Wiesz, to może ja zacznę. Po... Z, zacznij, bo ja mam tylko dowcip na temat robienia pod siebie. E... Okay. Fekal, ja mówiłem, abyście wyłączyli, wyłączyli komputery. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Są komiksy, są gry. Nara, pora na CS. -a. To tak, wiesz, w, w, w dużym skrócie, nie? Na, natomiast no, wydaje mi się, że przecież nikt nie robi imprezy, wiesz, po to, żeby ją sobie zrobić. I ELO, odbębnione. Y, raczej. Nie podważaj, raczej Michała. <laughs> <laughs> no bo wiesz, jaki był w tym, byłby w tym wszystkim sens, nie? Nawet jeżeli wiesz, no no, bo dostajesz dostajesz już... pieniądze, masz budżet. No tak, no tak. No tak Wiesz, no to, to... Jak to zrobić, żeby jeszcze nie wiem, zarobić, żeby coś tam rozpropagować. Mamy tu naleciałości historyczne. X79 edycja, no to już bardziej musimy niż chcemy, bo nie ma tej zajawki. Okej, okay, możemy wziąć różne takie zmienne. Pod, pod uwagę, ale no wiesz, tak długo jak to jest festiwal komiksu i gier i są na nim komiksy i gry, no to wiesz, jeżeli jesteś człowiekiem, takim zwykłym szarym obywatelem, a... Mam wolny weekend. Pójdę sobie, nie wiem, do kina, będę sobie grał w giereczki, albo nie wiem, pójdę do parku, albo na siłownię, albo gdziekolwiek. Interesują mnie gry i komiksy O, festiwal Comiks Wigger. No to może sobie pójdę, wiesz, jak ktoś się interesuje motoryzacją, no to nieważne, co by tam nie było, to czy, czy, czy by były gry wideo, czy jakieś inne rzeczy, to raczej jest zupełnie inna tematyka. Mhm. Więc wydaje mi się, że już sama, jakby wiesz, zależność branżowa robi swoje i kogoś tam przyciągnie, a teraz możemy się tylko doszukiwać, zaglądać przez lupę i rozbijać temat trochę na atomy, co to znaczy komiksu aha, że manga, aha, że Niezal, aha że coś innego, gier, a dobra, to jakieś wideo a to jakieś retro, a to jakieś nowoczesne, a to jakieś nextgeny a tu jakieś planszówki, gry bez prądu, wiesz że nie do końca się z tobą zgadzam, Mateusz, tematyka, ten, tematyka, tematyka i gier popularny. i komiksu jest bardzo szeroka Jasne, I wydaje ale... mi się, że to już wystarczy, żeby zainteresować jakiegoś potencjalnego klienta, a konkretnych ludzi, że tak powiem, to już wyławiasz właśnie tymi szczegółami. Nie? Że o tu się nastawiamy na takie komiksy, tu na takie, ale raczej są wszystkie. W jednych jest może więcej, innych jest może mniej, ale przekór jest pełny. No i to, to, to sami widzieliśmy. Okej, okay, no mnie bardziej chodziło o to, że pojawiają się nowi odbiorcy. Na przykład w Łodzi w zeszłym roku była bardzo, było bardzo dużo młodych e, artystów czy, m, czy rysowników, którzy wystawiali jakieś swoje rzeczy. Było tego szalenie dużo. Nie wiem, czy, czy, czy wszyscy byli tam ze swoimi rzeczami, natomiast no, tak szerokiego spektrum produktów i, i ludzi na strefie targowej jeszcze nie widziałem, a kilka razy już tam w Łodzi byłem. Ale to było tylko, że tak powiem, wśród indywidualnych twórców. Stoisko mangowe było chyba tylko jedno czy dwa, dobrze myślę? Też nie jestem pewien, czy dwa, jedno na pewno, bo tam pytałeś mnie, co sobie kupić. I tak, tak, to dokładnie. Zastanawiam się po prostu, czy, czy organizatorzy festiwalu w ogóle badają w jakikolwiek sposób, kto był, zastanawiają się nad tym. Kogo można byłoby przyciągnąć? Bardziej mi chodzi o to, że, ja z tematu masz rację, mówiąc, że jest komiks, jest zajawka, kiedyś, nie wiem, czytałem, uwielbiam pracę pana Rosińskiego, to pójdę z dziećmi, może zdobędziemy autograf, spoko, każu, ale zawsze okej. Okay. Te festiwale są po to, żeby promować e, medium, jaki jest komiks, do tego służą, dostają na to masę siana. Patrz Centrum, które znalazło się w Łodzi, które odwiedziliśmy, które jest pięknie przygotowane. To są takie media, które mają służyć propagowaniu tego medium, które tak bardzo lubimy. No i teraz pytanie, czy te osoby, które to organizują gdzieś tam kucną raz na ludzki rok i zastanowią się, to może w przyszłym roku zrobimy coś, żeby przyszła większa grupa, która jara się tym tematem. A w kolejnym. No to, no to no wiesz, no my tego nie wiemy. Musielibyśmy tutaj zaprosić któregoś z organizatorów, bo tak naprawdę nie, nie, nie mamy na ten temat zielonego pojęcia. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony tyle, że no jeżeli w 30 edycji złotych kurczaków brałem jakiś tam niewielki udział, to może tam nie było jakiegoś wiesz liczenia i nastawiania się, kto dokładnie przyjdzie, a co to zrobić. No, ale doradzić. to wiesz, to, to, to inny charakter imprezy. No, bo to imprezy, mamy, wiesz, to. stricte imprezę dla, dla niezalu, aczkolwiek i tak myślę, że nawet tutaj oferta gdzieś tam była dosyć szeroka atrakcji i merczu szeroko pojętego, który można było znaleźć na miejscu. Jeżeli chodzi o liczenie ludzi czy, czy coś w tym stylu, no to przecież jakiś czas temu odbył się Krakowski Festiwal Komiksu i gdzieś mi przewinęło się na grupie takie coś, że były wydawane opaski dla ludzi, więc po ilości wydanych opasek organizatorzy byli w stanie obliczyć mniej więcej, jaka ilość ludzi się pojawiła. Chociaż sam wstęp był za darmo, ale opaski służyły właśnie między innymi do tego, żeby policzyć ludzi. Więc jakieś tam tego typu rzeczy są procedowane. Okej, okay. okej, okay. w ogóle wyciąganie kuczaków teraz to... Jakkolwiek jest to wspaniała impreza i zawsze w naszych sercach, no to jest to jednak inna, inna skala. I tutaj na przykład Złote Kurczaki są pięknym przykładem tego, jak yy, organizujący przez lata je, je film, no, robił je dla Niezalu, Niezalu i, i, i wokół Niezalu się cała impreza kręciła, więc tutaj jakby temat był narzucony od góry. A... Tak, tylko wiesz, no ja nie mam doświadczenia jako organizator, to jest moje jedyne doświadczenie, okay. więc tylko na tym mogę bazować. Okej, okay. Andrzeju. Um, wydaje mi się, że na przykład w Łodzi to się zmieniało z roku na rok, bo, bo tak jak mówisz w tym roku nas rozpieściła Łódź jest, mówimy oczywiście o zeszłym roku um, chociażby to tymi planszówkami że to było przeniesione gdzie indziej co mogło być bezpośrednio wiesz, jakby doskonaleniem tego co było rok wcześniej ponieważ na wcześniejszych planszówkach jeśli nawet były te spotkania tam i one były na koronie stadionu, no człowieku tam nic nie było słychać przecież. nie? Tam był wieczny huk. Więc zostało tak, i to rozstrzygnione. było bardzo mało. Tak, i zostało to przeniesione, i to była ekstra opcja. Więc uważam, że to jest jakaś e, nauka, znaczy, nie, nie chcę mówić na błędach. To jest po prostu poprawianie tego, co, co mogło być niedoszlifowane. Jest też kwestia, jak ty chcesz dobrze, zakładasz, że zrobisz coś i myślisz, że to jest dobra kmina i, i fajna sprawa, jak chociażby EC1. Byliśmy w EC1, mi się bardzo podobało, zresztą sam, sam Michał wiesz, że bardzo chciałem iść tam. Mhm. Natomiast, dla ilu osób, to jest to, co rozmawialiśmy w jednym z odcinków samochodowych, dla ilu osób festiwal to tak naprawdę tylko strefa targowa. Odłożyć sobie pieniądze przez rok. Pozdrawiam, Michał. <laughs> <laughs> pojechać, powydawać i się cieszyć, nie? Że jakby spędziłeś weekend czy jeden cały dzień i trochę niedzieli z medium, które lubisz. I pojechać okay. do domu. Pozdrawiam, po, pozdrawiam to, samego siebie. Tak, pozdrawiam samego siebie. Też weźmy pod uwagę, że kupić komiksiki to sobie możesz na gildi, nie? Czy gdzieś tam e, Tak, Indie. ale To znaczy się... jest vibe kupowania od tak, kogoś. dokładnie o to chodzi, że interakcja gdzieś tam z ludźmi, już nawet nie ze znajomymi, ale ze, ze sprzedawcą, a już w ogóle z twórcą, to już jest w ogóle super, nie? Tak, i możesz powiedzieć komuś, że super robota, że się jarasz i, i, i oczywiście to nic nie zmienia, ponieważ no, to, to nie jest tak, że o. Mateusz mi powiedział, że spoko robota, to jestem ustawiony do końca życia. Eee, ty, ale no po prostu miło jest, nie? Komuś powiedzieć, że czyjaś praca je, jest w. Dla wielu twórców to jest paliwo do dalszego działania tak. i jakaś motywacja. nie? To tu bym tego nie, 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 eee, nie przeceniał. I to kosztuje coś więcej. Ostatnio akurat to myślę, że mo, mo, można o to spoko zahaczyć. E, mieliśmy z Mateuszem rozmowę, ponieważ e, sobie nieoficjalnie założyliśmy fanklub, e, mm. <laughs> Polski fan klub. Tak. E, Falsniss? Nice. Kojarzysz Michał Folznis, nice? Ten komiks internetowy o ptakach? Nie. Joshua Burkman. To wstyd. Eee. Wypisuje się z KCWO natychmiast. No, natomiast. Eee. Tak właśnie wyglądają nasze redakcyjne rozmowy. Chłopcy sobie rozmawiają o czymś, a ja jestem wyłączony. Ko koledzy. No, False to jest taki komiks internetowy. Tutaj się przewijał parę razy co najmniej w KCWO. Opowiadając tam o ptaszorach. I jeśli sobie zobaczysz na przykład na Instagramie, to autor ma zgromadzoną. Potężną bazę odbiorców, przez potężną mówimy prawie milion na Instagramie. No to to jest prawie milion to jest oczywiście 700 tysięcy, coś, ale powyżej siedmiu to sobie mogę zaokrąglić. I Jak to brzmi? Wiesz, część jego rzeczy gdzieś tam już była adaptowana na memy, czy tam jakiś status wirala osiągała, nie Więc Tak, to tak, tak. Z zagłuszaniem śpiewu ptaków. Nie? Większe. Tak, większe mniejsze, ale ogólnie cały czas do góry. Tak. No i teraz jakby wracając do sedna tej rozkminy. E, zamówiliśmy sobie te brakujące ziny od autora. E, I no, wysyłka jest bezpośrednio od niego z Kanady, więc tam trochę kosztuje, trochę się czeka, tylko on to robi i TD, Natomiast... To tylko uzupełnię Andrzej, bo tak. jego pierwsza książka była... miała e, Dlatego mówię zinę. E, tak, a, a, a teraz jest no niestety tak, że to jest na zasadzie zinów i, i po prostu kupujesz bezpośrednio w sklepie autora prosto od niego. Więc teraz przechodząc do meritum, czemu uznałem, że mogę to połączyć. <grym> e, masz taki moment, w którym... Pójście gdzieś, albo zakupienie bezpośrednio u takiego autora, kosztuje cię coś więcej, ponieważ lajki, serduszka, internetowe punkty, które no, nie są wiele warte, nic nie kosztują, prawda? To jest tak jak zaznaczenie, że będziesz na wydarzeniu i nikt nigdy cię z tego nie rozliczy. To oni tego nie sprawdzają. <głosy> Właśnie. <głosy> To były do, dobre, dobre czasy w memiarstwie, jak było, że tego nie sprawdzają. Tak czy siak. E, a takie coś, czyli na przykład pójście w Łodzi, na Pyrkonie, w Krakowie, we, 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 na wszystkich festiwalach, które są i porozmawianie chwilę z osobą, która tworzyła, to już jest jakby dodatkowy krok. To już jest jakiś wysiłek, jakiś wkład minimalny w tą, w tą społeczność, nie? No nie tak. to słuchajcie, to ja myślę, że nikogo nie, nie trzeba przekonywać do tego, że rozmowa z autorem jest, jest wartością dodaną i... Myślę, że spotkania autorskie to jedno. Pewnie o spotkaniach autorskich to moglibyśmy zrobić oddzielny odcinek, ale później kupić u autora bezpośrednio jego, jego pracę, w szczególności w komiksikach, gdzie wiemy, że nie brakuje niezależnych artystów, którzy często wydają tematy własnym sumptem i rzucenie im kilku złotych to jest, no to jest super sprawa, a dla festiwalowicza najczęściej niewielki koszt, umówmy się, versus pozycje, które można kupować u dużych wydawców. Mm. No to tak, bo tutaj nie trzeba tego nawet zachwalać. Nie? To, jest, to jest absolutnie wartość dodana i myślę, że w tym momencie e, to jest w ogóle dla mnie jeden z podstawowych, jeżeli można zacząć ten wątek, wyznaczników dobrego festiwalu, że są zapraszani autorzy i daje się tym autorom przestrzeń na rozmowę z czytelnikami. No, mhm. no, myślę, że to jest bardzo istotne a, i też e, im więcej tej przestrzeni, tym lepiej. No, jeżeli się tak często trzymamy łodzi, to też. Warto przytaczać, że nawet polscy wydawcy czy wydawcy, którzy mają swoje oddziały w Polsce, jak chociażby Mucha, zawsze będę to pamiętał. Jak Azarello przyleciał do łodzi, no to miał swój stolik przy stoisku Muchy, przy którym była jedna osoba. Nie? A na strefie autografów, żeby się do niego dopchać, później to były jakieś w ogóle dzikie tłumy. Ja wiem, że tam, gdzie też masz jakieś takie przykłady z, z autorami, którzy gdzieś tam dali przy stolikach, ale uważam, że właśnie wyznacznikiem dobrego festiwalu jest zapraszanie wydawców albo twórców i dawanie im przestrzeni na kontakt z fanami czy czytelnikami. Już. Mhm. Każdy czytelnik musi być fanem. Co wy o tym myślicie? No, jak najbardziej, bo jeśli robisz właśnie z festiwalu też takie miejsce spotkań, które wydaje mi się, że warto jest dążyć do czegoś takiego, tak, no to dużo zmienia. Bo wtedy masz tam po co jechać, bo jest jeszcze kwestia, że jeśli jesteś no nie, jeśli jesteś z Poznania i jest poznański festiwal sztuki komiksowej, no to możesz sobie po prostu a pójdę se a zobaczę, Chcę. a poczytam się. Tak, natomiast jeśli chcesz przyciągnąć kogoś jeszcze spoza miasta, no to już musisz liczyć się z tym, że ktoś musi dojechać, nie? Ktoś musi mieć jeszcze większą motywację, żeby się tam pojawić. Wiesz, to też chodzi nawet o kwestię okoliczności, dlatego że, nie wiem, jakiś tam powiedzmy mój ulubiony polski autor Powiedzmy, że, że, że żyję. Mogą być też ci, którzy, których już nie ma, nie? Ale chodzi o to, że wiesz, jakiś tam ulubiony polski autor jest w jakimś tam festiwalu. No, nie mogę jechać, coś tam się wydarzy, ok, będzie na innym festiwalu, nie tu, to tam, nawet na drugi koniec Polski, jak mam pojechać, to pojadę, ale spotkam się z nim, przybiję z nim pionę, coś w tym rodzaju. No, ale wiesz, Azarello. No to już może być trudniej, nie? Mhm. Zdecydowanie. Więc, więc chodzi też o kwestię takich okazji. No i właśnie jakieś tam prawdopodobieństwa takiego zdarzenia, nie? I, ile będziesz miał okazji w życiu, żeby coś takiego zrobić, nie? I tutaj myślę, że plusem dużych eventów jest takich eventów, które są regularne i są gdzieś tam na tej mapie komiksowa, nie tylko polskiego, ale też powiedzmy europejskiego. Jest to, że mogą pozwalać sobie na przyciąganie dużych nazwisk. Albo powinny sobie pozwalać na przyciąganie dużych nazwisk. E, przypomnę teraz plotkę o Gajmanie. Tak? Mm. <laughs> jestem, jest, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. E, bo oczywiście PR MF-owy milczy. Natomiast no, myślę, że byłby to jakiś sukces ściągnąć takiego autora do Polski. No? E, I promowanie wtedy festiwalu przed każualowymi czytelnikami w ogóle. Cholera wie. Zobaczymy. Natomiast no, festiwal powinien być taką platformą pomiędzy, pomiędzy twórcą a, a czytelnikiem i tutaj myślę, że największa rola jest już właśnie samych organizatorów w tym, żeby, żeby tą platformę rozbudowywać i nie ograniczać. No? Oczywiście o ile twórca ma na to ochotę, bo to też jest istotna kwestia. Nie każdy twórca ma ochotę być tak bardzo otwarty dla, dla czytelnika. Mm -hmm. Ja, ja bym też poruszył, nie wiem, czy to jest dobry moment, czy nie, i też trochę się wyłamie, bo chyba nie było tego w rozpisce, ale nie, nie, bo przyszło mi do głowy wtedy, gdy Michał mówił o tym, czym powinny być festiwale, jaką platformą i, i często, ale to nie u nas, są też platformą do działania wydawców z twórcami, bo chociażby jak się poczyta relacje z Anulem, Anżulem, Angulem, nie wiem... To tam przede wszystkim to jest taka, wiecie, zakulisowa, jedno wielkie spotkanie biznesowe. Ludzie kupują już licencje, dogadują się na wydanie czegoś tu, czegoś tam. U nas jakby tego trochę brakuje, jest małe środowisko. Wszyscy A może o tym? Nie nie Z tego co wiem, mhm. to, to tak disclaimer. Z tego, co wiem, no to wiesz, u nas jest małe środowisko. Wydawcy i tak się najczęściej znają, znają swoich twórców. Jak już jakiś wydawca złapał jakiegoś twórcę, to rzadko jest tak, że ktoś zmienia wydawnictwo. Jak ktoś się wydaje u jednego wydawcy, to najczęściej jest u niego długo. Wiadomo, są, są różne przypadki, i, i, ale mówię o regule. Natomiast. Trochę nie jest u nas, mi się to kojarzy z takim słowem industry, mhm. że u nas jeszcze trochę tego na festiwalach brakuje, a jest to widoczne na tych zagranicznych. I może się nad tym możemy też chwilę zastanowić i pogadać, kiedy, może pod tym względem, czy jesteśmy w ogóle w stanie dogonić Zachód, i czy w ogóle są na to jakieś perspektywy, i czy, czy, czy w ogóle są potrzeby, skoro scena mała i wszyscy się znają, i jakby dobry autor nie ma problemów ze znalezieniem wydawcy. Mm -hmm. No to już myślę, że akurat ja się nie będę wypowiadał, bo to wjeżdżamy na tematy, o których nie mam zielonego pojęcia kwestie jakichkolwiek negocjacji czy rozmów między autorami i wydawcami na pewno yy, na pewno wiem, że i byłem obecny przy kilku rozmowach z mniejszymi wydawcami komiksowymi w Polsce do których podchodzili autorzy <laughs> czy mniejsi, czy, czy Zinowi i gdzieś tam były jakieś, jakieś zagadywanki i podpytania z jednej i z drugiej strony. Jak to się potem rozwijało? To już pewnie wiedzą tylko sami zainteresowani. Mm, ale myślę, że mamy na chwilę obecną jeszcze trochę za małą scenę i za, zbyt skostniałe to komiksowo. Mm, jest wewnątrz siebie, żeby, żeby to jakoś tak hulało mocniej. No wiesz, który twórca ma u nas swojego agenta. I cisza. <noise> no, okej. Okay. No dobra, to teraz, to teraz może pogadajmy o tym, czego. Hmm. Czego wam brakuje. Ja, czym, czego brakuje Andrzejowi na zdziwi na festiwalach, to się możemy domyśleć. E, nie no, nie brakuje, <grym> bo jest, więc. To <grym> <grym> Ale nie wiemy, jak duży, w jakim kolorze. <grym> 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 Jedyna kwestia, y, czysty. To jest. I żeby papier był, bo to, to jest. I za darmo, nie. <grym> A no to wziąłem jakby za oczywiste, no ale, A, ale widzisz, tak, tak, tak. O, nie, widzisz, muszę zmienić teraz swoją skalę. Nie <laughs> no, no dobra, czego Wam panowie brakuje na Waszych ulubionych festiwalach? Co byście dodali od siebie? Co byście, czego byście chcieli więcej, czego mniej? Ehm, to jest dobre pytanie, bo. Nie wiem, czego mi brakuje. Wiem, co lubię na festiwalach. Natomiast to jest chyba trochę tak, jak no wymyśl coś, czego jeszcze nie było. Wiesz, nie wiesz, nie wiesz że ci czegoś brakuje, jeżeli nie dostaniesz tam w twarz. Mm -hmm. Typu, jedz, idziesz na, na, na jakiś tam powiedzmy, festiwal, jak jest food track, jak jest kibelek, i jest kilka sklepów, jest gdzie usiąść na boku, no to tam tak naprawdę niczego ci nie brakuje w momencie, w którym jesteś po ośmiu godzinach i nawet nie miałeś okazji zjeść, bo się nie dało. No to wtedy tak, wtedy ci tego brakuje, zaczynasz się denerwować, brakuje mi tu jedzenia. Ale na ogół, jeżeli to jest, a to są takie raczej podstawowe kwestie, o które trzeba zadbać, no to nawet nie wiesz, że ci czegoś brakuje. To prawda. oraz ee... Tak jak Mateusz powiedział, jeśli to, to ci się po prostu tak trafi nagle, nie? że o, wow, o, tego brakowało i tak dalej, to dowiadujesz się tak naprawdę tylko i wyłącznie e, chodząc na inne festiwale. Bo dopóki nie byłem na kurczakach, czy nie byłem na szlamfeście, nie byłem w Rumi, e, to nie wiedziałem na przykład, że może mi brakować czegoś takiego e, jak, jak tam. Albo dopóki nie zacząłem nagrywać wywiadów i, i, i na, na festiwalu, i przypomnę Poznań, gdy okazało się, że nigdzie prawie nie da się nagrać, bo na zewnątrz wieje. W środku bardzo duży pogłos, bo wysokie sufity, no i czego ci brakuje? Jakiegoś małego, ustronnego miejsca, mhm. którego w ogóle by mi nie brakowało, gdyby nie to, że nagrywałem, więc to też tak zależy od tego, jakie masz potrzeby. I na przykład myślisz sobie, że wszystko jest w porządku, a potem się okazuje i myślisz sobie, ale fajnie, nie ma konferancjera, i co? Jest, konferancje. jest konferancjer albo ktoś do domu to było dziwne, dziwna końcówka jednej łodzi zdecydowanie wtedy chwilę nie wiedziałem o czym mówisz ale już sobie przypomniałem już, już, już pamiętasz tak ale to była późna godzina i być może w wiecie press po prostu był rozlew, były rozlewane pewne wysokoskokowe napoje tak było bez wątpienia. Jakby, jakby nie było, to. E, hmm, myślę, że mogę ci odpowiedzieć trochę e, przez to, co jakby z mojego doświadczenia wiem, że lubię, jak jest na festiwalach. Kibel i ławka, okay. e, Blisko, bo to jest bardziej rozbudowany temat. Przygotowałem się akurat w tym, w tym aspekcie, żeby nie powiedzieć kibel i ławka. I teraz bardzo mocno określę swój notatnik, który mam pod ręką. <grym> Nie, no tak na serio e, uważam, że bardzo dobrze, jeśli jest możliwość e, wytchnienia, czyli że nie musisz być na przykład cały, cały czas w huku. Jeśli swoim festiwalem celujesz tylko i wyłącznie e, w e, aspekt targowy, czyli dzień dobry, zapraszam, kupujcie i nara do domu, to zdecydowanie mniej rzeczy musisz zapewnić. Natomiast jeśli chcesz, żeby ktoś spędził więcej czasu? No to musisz to trochę inaczej rozkminić. Jak była MFka na Atlas Arenie i jeszcze nie było food tracków, się zmywaliśmy z tej MFki, żeby pójść coś zjeść. A jak wiadomo, Atlas Arena nie, nie leży w ścisłym centrum, gdzie masz dużo możliwości. No więc szliśmy gdzieś na Piątkowską, no i tam sobie siedzieliśmy i gadaliśmy potem. Potem się pojawiły footraki, więc, jakby wiesz, ten aspekt e, dostępu dwa, do jedzenia. Dwa, dwa footraki w No tak, tak. No i pan, to frytki i kawa, nie? To... <grym> I pan sprzedający kiełbę, nie zapominaj <grym> e, Ale no zaczęło się zmieniać, nie? Zdecydowanie. E, tak, no, okay. I bardzo też dla mnie ważne jest, i po raz kolejny nawiązuję do aspektu, że chcesz tam spędzić więcej czasu, bo w łodzi spędzamy coraz więcej czasu, zanim gdzieś pojedziemy, prawda? Mm -hmm. mm, to jest miejsce, gdzie możesz sobie jakby odsapnąć. Niekoniecznie chodzi o to, żeby było cicho, wiadomo, ja jakby bardzo lubię odpocząć gdzieś, gdzie jest cicho. Nie oczekuję, że da się to zrobić na, na stadionie, tak naprawdę. Ale są miejsca, gdzie na przykład możesz trochę odpocząć od tego zgiełku, bo jeśli miałbym na przykład cały czas przepychać się przez koronę i na przykład wszystkie rozmowy ze znajomymi odbyć tylko i wyłącznie tam, cały czas uważając na to, żeby nie tamować ruchu, no to by mi się nie podobało. Jakby element tego, że możesz sobie gdzieś na boku stanąć czy usiąść właśnie na trybunach, jest dla mnie ekstremalnie ważny. Okej, okay, no, jasna, jasna sprawa pewnie. Jeszcze to na propos odpoczywania i chilloutu szeroko rozumianego, no to y, pamiętam naszą MFK, tą, która, nie była, która odpoczywała wówczas od Atla Zareny y, i była zorganizowana w tym centrum konferencyjnym czy kongresowym, jak zwał, tak zwał, jednorazowo kojarzysz? Y, to, co szliśmy naprzeciwko do jakiegoś marketu kupić jedzenie? Tak, 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 dokładnie. I wtedy. Tam kanapy y, były w środku, to, to było. To było raz, a dwa, że tam na piętrze były tak fajnie porozmieszczane sale konferencyjne mhm. i pamiętam, że do, miło bardzo wspominam to miejsce, bo było tam dużo ludzi, którzy odpoczywali od festiwalu. Każdy sobie siedział na półkach, czy lautował się, na przykład czekał na kolejny panel. Byłeś na festiwalu, ale jednocześnie nie byłeś na festiwalu. To było całkiem spoko. Tak, dygresja z boku odnośnie odpoczynku, ale miło to wspominam. Tak, ale no widzisz, to, to jest, jest zdecydowanie ważne, bo na przykład w, na złotych kurczakach w barbarze, to możesz wyjść przed. Ewentualnie, jak ci się uda tam przy stolikach usiąść, nie? To prawda. Co nie zawsze się udawało. Zde, zde, zdecydowanie w fandomie w ogóle nigdzie się nie dało zatrzymać, nie? Jak były te... Mateusz, byłeś na tym fandomie? Oczywiście. Tak, no tam ze względu na lokalizację to praktycznie nic się nie dało zrobić. Przecież tam nawet gala zdania była na schodach. Tak, no, tak. Pa... Takie to było po prostu miejsce. Ale Więc obok była taka pizzeria, lokalizacja jak wiesz też... jak ona się nazywa? Już yy, zależy gdzie, w którą stronę. Jak wyszedłeś to w lewo i podawali taką chamską pizzę w koszyczkach na grubym cieście. A, to chyba brawo. Ona możliwe, że jeszcze funkcjonuje. Nie wiem, dawno tam nie byłem. Dobre wspomnienia, dobre wspomnienia. Dobrą hawajską, znaczy dobrą paskudną hawajską tam jedliśmy. Dużo oksymoronów w jednym zdaniu, okej. Dobrą paskudną? Dobrą paskudną hawajską. Nie no, hawajska uwielbiam. No tak, więc... To teraz ja się wypisuję z kasy. Lokalizacja też robi duże... Dużą wartość ma lokalizacja. No tak. Jezus, nie mogę dzisiaj się w ogóle, wiecie, wysłowić. To nie dobrze. Przepraszam. Hmm. Ale Są fakt faktem lokalizacja też jest bardzo, bardzo ważną, e, ważną rzeczą. Już nawet e, pomijam parking, czy, czy, czy możliwość dojazdu, bo nie będę od, nie będziemy oczekiwać od, e, chociażby właśnie złotych kurczaków, bycia MF. Chociaż nie wyobrażam sobie, żeby na przykład jakcyś gigantyczni wystawcy, mogli sobie tak łatwo wjechać do, do centrum Wrocławia na przykład. No tak, ale to wiesz, masz infrastruktura, choćbyś miał najlepsze chęci i najlepszy budżet, to infrastruktura wybitnie niewłaściwa i niedostosowana może ci to wszystko położyć. Mm -hmm. A z drugiej strony, wiesz, możesz mieć bardzo fajną infrastrukturę. I będziesz musiał po prostu się trochę mniej postarać, bo pewne rzeczy zostały ci ułatwione. Z tego względu na przykład Rumia miała super lokalizację, bo była w bibliotece, która mieści się na dworcu. przyjechałeś SKM-ką, byłeś na miejscu. Na dole jakaś jadłodajnia, kurde, wszystko elegancko. Tak, no teraz to obraz, że wiesz, Rum... oh, teraz sobie wyobraź, że musiałbyś na przykład, nie wiem, jeszcze się przesiadać w autobus albo gdzieś tyrać na drugi koniec miasta, bo coś tam do jedzenia znowu dwa kilometry. No, infrastruktura jest ważna. Mm -hmm, mm -hmm. No, ale to, I, już to, to już jest temat, który jest absolutnie po stronie organizatorów, nie? Na, na Tak, bo tam, tak. gdzie robisz imprezę, to sobie wybierz tak, żeby było dobrze. Nie? Bardziej chodzi o to, że po prostu właśnie dokładnie przy rozwijając ten temat, no to projektując tego typu wydarzenia, warto jest wiedzieć, co jest dookoła, ile osób może przyjechać takim środkiem lokomocji, ile przyjedzie samodzielnie samochodem. No, i tu znowu kłania się informacja o tym, kto nas odwiedza, nie? Jakaś analiza poprzednich danych to są takie rzeczy, już może nie jakoś specjalnie seksowne, a jednak z perspektywy potem całego wydarzenia kluczowe. Więc ja tylko trzymam kciuki, żeby, żeby organizatorzy fajnych eventów komiksowych, gamingowych czy ogólnie geekowych w Polsce analizowali poprzednie wydarzenia. Ale... Na to, na to też wiem, że organizatorzy zwracają uwagę, bo to chyba też na przykładzie Rumi była informacja, gdzie jest bankomat, gdzie można coś zjeść, a to też nie jest zawsze takie oczywiste, że organizator ci to poda. Oczywiście, Wiadam, to, to jest wręcz masz, masz Google i możesz sobie sprawdzić, ale też różnie z tym bywa, szczególnie, że wiesz, chodzisz, szukasz bankomatu, okazuje się, że był 10 metrów za rogiem, nie? Mhm. Dokładnie, no więc tutaj też um, ukłon organizatora w kierunku, czy bardziej ukłon szacunek do, do uczestnika imprezy i ułatwianie mu pewnych rzeczy no? to, jest, to jest też myślę, że bardzo istotny element um, no bo Jasne, można powiedzieć, że większość uczestników festiwalu coś tam kupi, z kimś tam pogada, coś tam posłucha, gdzieś tam się przejdzie. Ale to, o czym wspominał Andrzej, czy na przykład kiedyś trzeba było, żeby zjeść posiłek, trzeba było uciekać z największego festiwalu komiksowego w Polsce, bo nie było tam jedzenia. Nie? Tak było. <laughs> Tak było, to prawda. A jak, albo jak było jedzenie, to było lichej jakości. Pozdrawiamy sklepik z hot dogami koło dworca. Mm. Osob, miałem o to, a rzeczywiście. <śmulny> rzeczywiście był. Ale tam nawet problem był ee, z innymi, z, o, nie pamiętam, już z kimś rozmawiałem, serdecznie pozdrawiam ktokolwiek, kto był e, przed, przed pierwszą łodzią e, tej osoby. I było pytanie, czy, czy warto coś wziąć ze sobą. Yy, I sobie myślę, Kurde. I jedne, co mi przyszło do głowy, to weź wodę, bo tam nie ma sklepu, żeby sobie kupić. W sensie, no wiadomo, jest, ale no, nie chodzi o ceny. Jakby no, dla mnie, kupowanie wody na takich stadionach, arenach i tak dalej, to jest kara, jak sam sobie nie weźmiesz. Yy, ta, tak naprawdę, którą trzeba ponieść. No wiadomo, na pewnych imprezach chyba nawet nie wolno wnosić, więc to pewnie też jest inaczej. E, tak czy siak, e, no wydaje mi się, że to mógłby być na przykład jakiś, jakiś problem, jeśli ktoś o tym by nie wiedział, nie? To z atlanty no tak, był... ciężko wyjść. Jasne, tym bardziej, że dzisiaj zakładasz, mówimy oczywiście o rehaicznych czasach, nie, bo to mówimy o czasach tam, jakie to były lata, 212, 20, Tak, 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 tak. tak oczywiście, już nie istnieją. Hmm. Natomiast no, standardy się trochę zmieniły, i faktycznie też nie zapewnienie tej podstawy gastronomicznej, no to byłby mocny strzał w stopę, no? mhm. Więc okej, okay, no to jest, to jest wbrew pozorom. Śmieliśmy się na początku odcinka z fekaliów, a patrząc w drugą stronę tego tematu, Sk albo genezę fekaliów. No to koniec końców jest to, jest to zajbiście istotny aspekt. No i nie ma tego co ukrywać, że um, zapewnienie, zresztą wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w odcinkach samochodowych, że um, wychodzimy z, z Atla Zareny i chcemy coś zjeść po prostu chcemy coś zjeść, chcemy odpocząć, to może być cokolwiek, to nie musi być posiłek po prostu, którym się nasycimy, tylko przekąska na zasadzie zmiany otoczenia, przewietrzenia głowy, czy nie wiem, pogadania z kimś przez chwilę, czy mm -hmm. nawet wyskoczenia na, na kawę z ziomkiem, te wszystkie elementy się ze sobą łączą i to też jest, myślę, taka duża, duża wartość, jeżeli organizatorzy festiwalu mają tego świadomość, że to są tak naprawdę naczynia połączone i nawet takie pierduszki od, od toalety, pojedzenie przez Trakty komunikacyjne, dużą ilość wejść e, to są rzeczy szalenie istotne. I tutaj absolutnie nie, nie uderzam teraz w mniejsze imprezy, bo mniejsze imprezy rządzą się trochę innymi prawami. E, no ale ci duzi gracze powinni już wiedzieć, że jeżeli chcą być traktowani poważnie, no to, to muszą pamiętać o każdym detalu. Jak najbardziej. Poważnie rzecz płętując, że tak powiem. No dobra, a kogo byście chcieli y, zaprosić na festiwale komiksowe w Polsce? Yo! Twórcę False wiadomo. To... Tak, zdecydowanie. Kwestia jest taka, że. Yy... A moment, moment, bo jeszcze chciałem tylko jedną rzecz dopowiedzieć odnośnie właśnie organizacji, infrastruktury i tak dalej, która nie wiem, czy jest pomijana, ale jakby od jakiegoś czasu trochę bardziej o tym myślę w przypadku organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Natomiast myślę... O czymś... A musicie wszyscy wiedzieć, że Andrzej organizuje wydarzenia. No, po... To jest mocno naciągane po, po, powiedzenie, ale no powiedzmy, że jakoś jestem z tym, z tym związany w pewnym aspekcie. Musicie wszyscy wiedzieć, że Andrzej jest bardzo skromnym człowiekiem. <laughs> Chodzi mi tylko i wyłącznie o, o dostępność i w dostępność w rozumieniu ułatwień dla osób, które akurat tego potrzebują. Dowiedziałem się na warsztatach, że to tak tak się traktuje dostępność, i teraz będziesz panował, że wiem. Yy, wiem. A możesz, możesz rozwinąć? Chodzi Zdjęłaś. mi o to, że na przykład dostępność bardzo często myślisz, na przykład rampa dla osób poruszających się na wózkach, czy ułatwienia dla osób, które nie widzą. Yy, natomiast dostępnością jest też na przykład rozwiązanie, że jeśli masz miejsce przystosowane do matek z dzieckiem, że drzwi da się otworzyć, trzymając dziecko na rękach. I ojców z dzieckiem, oczywiście. Michała. Dziękuję. Tak. Dziękuję. <grafy> e, jakby, są, jest bardzo dużo aspektów tego, i wydaje mi się, że to jest coś, w co, w co warto e, iść. W miejscu, gdzie e, pracuję, organizujemy takie spotkania z grami planszowymi. E, I od jakiegoś czasu przychodzi do nas pan, który ma tak na no, około 60 lat i przychodzi z bratem, który jest e, ma jakąś niepełnosprawność. Bo porusza się częściowo na wózku. I od jakiegoś czasu panowie do nas przychodzą, i uważam to za jedno z największych zwycięstw, jakby w swoim życiu, że, że mam taką możliwość i że, że osoby mogą przyjść, a nie. Bo to panowie mają, ten brat też ma w okolicach sześćdziesiątki, i może nadal, jakby korzystać z, no nazwijmy to, socjalizowania się, mhm. a nie czekać, aż umrze nie no wiesz, to jest w ogóle znając gdzieś tam charakter twojej pracy do tego typu idee są w ogóle mega fajne ja bym poszedł nawet krok dalej, bo y, mówisz o dwóch konkretnych przykładach to jest oczywiście ważne nie, nie chcę tego umniejszać, natomiast y, imprezy masowe y, czy miejsca przyciągające duże ilości osób w tym samym czasie i sytuacja losowa typu ewakuacja pokazują jak takie rzeczy o których teraz mówisz są istotne Podam przykład. Już nie chcę jakoś tam cisnąć mojego życia zawodowo, spe, zawodowego specjalnie na, na ramach podcastu, natomiast masz kino, które mieści się na drugim, trzecim piętrze w galerii handlowej. I nagle ktoś włącza alarm przeciwpożarowy, i w całej galerii wyłączony jest prąd. A masz na obiekcie 3-4 osoby na wózkach, co wcale nie jest takie wyjątkowo wyjątkowe. I jedynym sposobem, żeby się wydostać z tego drugiego, trzeciego piętra są schody. Schody ruchome są wyłączone, a windy w trakcie y, alarmu pożarowego są zamykane. A masz na obiekcie dwie albo trzy osoby niechodzące. I co teraz? Macie jakieś takie turboszelki i bierzesz. Pani alb panią albo pana na plecy. No, oczywiście robię jaja z bardzo poważnego tematu. Nie, yy, wiesz, ale... ale tak naprawdę to jest chyba jedyny kierunek, żeby sobie z tego robić jaja, bo um, my tutaj rozmawiamy o, o, o festiwalach, które są związane z naszą pasją, a tak naprawdę. Yy... Tylko w przypadku realnego zagrożenia dowiedzielibyśmy się na przykład, jak organizatorzy pyrkonu, MFKi komiksowej Warszawy, czy, czy w krakowskiego festiwalu komiksowego, jednego, czy drugiego, czy trzeciego, whatever, faktycznie mhm. zadbali o bezpieczeństwo na przykład. Nie? Mhm. To są takie rzeczy, które bardzo mocno już na twardo weryfikują organizatorów i no i też bardzo często weryfikują miejsca, które, które się yy, mianują lokalizacjami do organizowania tego typu eventów, to jak już tak wchodzimy na takie jakieś poważniejsze tematy, ne, to, yy, to są takie rzeczy szalenie istotne i, no i gdzieś tam też wiadomo, jestem ciekaw, ne, czy wszystkie te, te warunki są, są spełnione, bo, no bo koniec końców takie sytuacje zdarzają się rzadko, ale jak już się zdarzają, to bardzo łatwo się na nich srogo rozjechać można. Niestety. Mm. Wie, wiem z autopsji. I co w Ale takim kinie się było, robi? Ko, ko, aha, dobra. I to, nie, bo, bo to, 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 tylko, tylko chcę się dowiedzieć, czy jest jakaś procedura? Mm, no procedura nazywa się tak, że jak masz na zmianie i masz szczęście, masz chłopaków, którzy są względnie silni, to znosisz. Okej. Okay. Czyli śmieszny żart, nie? No bo nie masz fizycznie, nie masz fizycznie możliwości. Nie? No wiadomo, że procedura jest taka, że wzywasz ochronę, ale jak mówimy o palącym się budynku i trzecim piętrze i całej masie schodów i ograniczonej komunikacji, a przede wszystkim małej ilości pracowników na obiekcie, w którym może być w tym samym czasie kilka tysięcy ludzi, no to sorry, ale, ale musisz raczej działać na spontanie, Bo boję się, że tak jest w większości miejsc tego typu. Nie? Hmm. Po prostu zdarza się to na tyle rzadko, że nikt biznesowo nie będzie rozważał specjalnej yy, ścieżki przeciwpożarowej dla dwóch osób z wózkiem. Brzmi to, brzmi to obrzydliwie i okrutnie, ale takie są fakty. No, ro rozumiem. Mateusz, bo cię przerwałem, przepraszam. Znaczy, nie, ja tylko myślałem, że temat już skończony i chciałem wrócić do pytania, z którego to wyszło. Czyli kogo A, kogo widziałem? Tak, tak, tak. Racja, racja, dziękuję. No, bardzo dziękuję. Bo, bo, bo ja wróciłem do tamtego na chwilę. No. To, to Mateusz kogo byś zaprosił, jeżeli możemy złamać ten trudny, ten, ten trudny znaczy, wątek? Znaczy nie, no, może bez, bez nazwisk, ale wiadomo, że bez nazwisk. Chodzi, chodzi o twórców... Chodzi a kire, o twórców. a to jamy byś się zaprosić, wszyscy to wiemy. Tak, wiadomo, że chodzi o twórców raczej takich gwiazdy, tak? czyli twórców uznanych, zasłużonych, których raczej będziesz miał mało szansę, żeby w życiu spotkać ponownie. Czyli takie nazwiska właśnie, jak podałeś, że Gajman, jak najbardziej. Czy Joshua burkman, którego wspomniał Andrzej, jak najbardziej. Czyli twórca Falsniss? Tak, czyli, czyli po prostu, wiesz, są gwiazdy, ludzi, którzy mają fanów, którzy... Cieszą się u nas, wiesz, powodzeniem, popularnością. Ludzie chcą ich spotykać. Don Rosa ja, był świetnym... Mają jakieś strzałem. zasługi u nas, wiesz, w naszym komiksowie, bo nie wiem, stworzyli komiksy, które akurat u nas są super popularne. Niekoniecznie muszą być gdzieś indziej i mm -hmm. tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Wiadomo, są takie nazwiska, które raczej względnie każdemu są w stanie zrobić wow. No to przecież... Gajman byłby takim nazwiskiem. Mike czy Mignola się go lubi, czy, byłby czy nie. Nazwiskiem. Oj, na przykład. Że zdecydowanie top. Kiedyś, no, bo no, odkąd jeżdżę na MFK, się kilka nazwisk przewijało. Oczywiście Mike Mignola się regularnie przewijał, że fajnie by było. Natomiast jest już to niemożliwe, oczywiście, niestety, ale Team Sale był takim nazwiskiem. Tak. Ale I, Team Sale po prostu powiedział, że on tak daleko to nie iść. Wiesz, to też jest. Y Takich nazwisk byśmy mogli podać naprawdę bardzo długą listę, ale to też jest kwestia tego, że każdy ma inne wymagania, każdy ma inne oczekiwania wobec takiego przyjazdu, no i też nie każdy wydawca jest w stanie to, wiesz, no, czy go stać czy finansowo, ogóle, budżetowo spiąć, nie, bo Jasne. to fajnie, wydamy kilka komiksów autora, który przyjedzie, zbustuje nam tu fajnie, sprzedaż i w ogóle, ale na koniec dnia, no to Excel musi się zgadzać, no i to też jest taka smutna prawda, że to jest raczej podejście biznesowe, Chociaż szczerze mówiąc, też podam przykład kurczaków, jak Mark Lashlow był, to wydaje mi się, że super, bo zagraniczna, wschodząca można powiedzieć gwiazda, gość z jakimś tam już dorobkiem, a był naprawdę z tego co widziałem, to chłopaki tak się nim zaopiekowali, że, że naprawdę nie jedna gwiazda top of the top mogłaby, mogłaby pozazdrościć takiego traktowania. I tego, co tam było na miejscu dla niego przygotowane, podane, myślę, że, że sam Mark no, nie miał prawa narzekać. Mm -hmm. No też Jack Tiggle był na kurczakach. Tak, to, ta, też, na jednej z tych był. wcześniejszych edycji. I też, też, te, też to było, było zdecydowanie super. E, więc wiadomo, duże nazwiska mogą, mogą przyciągać, e, chociaż to chyba. Wojtek Nelec, w sensie Kellen, mi opowiadał: pozdrawiam Wojtka, że chyba, nie pamiętam, czy to była komiksowa Warszawa, było spotkanie z twórcami Miraculous. To jest ten taki serial o dziewczynie biedronce i takim chłopaku, który jest czarnym kotem. Okej. Okay. Bardzo, bardzo popularne, a mało kto był na spotkaniu, więc jakby to, to też brzmiało w założeniu. Że dużo osób mogłoby przyjść, a nie przyszło. No to przypuszczam, że wiesz, przyjechałby nic, no to Andrzej i ja byśmy byli, nikogo więcej, a na Instagramie 700 tysięcy ludzi, nie? <grym grym> tak, no bo to też jest jakby to, to właśnie, co, co, co rozmawialiśmy, to wyjście poza, poza coś, nie? Yy... No ale to słuchajcie, to przecież to jest case. Myślę, że jakbyśmy tak sobie zrobili porządny research, to można byłoby znaleźć dużo przykładów potwierdzających tą tezę. Jako ja, że taki event. Nie wiem, czy kiedyś o tym nie rozmawialiśmy, Andrzej. Ee, event się nazywał Serialis. Ee, I to był event, który odbywał się za bardzo poważne pieniądze w Katowickim e, Międzynarodowym Centrum Kongresowym. I mhm. im się udało ściągnąć, to była w ogóle pierwsza i ostatnia edycja. Ja nie mam pojęcia, kto to finansował, ale tam był jakiś absurdalny budżet. I oni, słuchajcie, ściągnęli e, tam drugoplanowych aktorów z Gry o Tron, ale w trakcie takiego absolutnego piku. Game of Thrones. To tam coś na przykład dru drugiego, trzeciego, czwartego sezonu, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. Nikt o tym nie wiedział. Nikt kompletnie. Bo organizatorzy przepalili tam kilkadziesiąt milionów złotych na promocję tego i po prostu event w ogóle nie był spromowany. Także hmm. można, można popłynąć naprawdę na bardzo różnych tematach, ale no. Nie będę sypał nazwiskami, bo już po prostu nie pamiętam, ale wiem, że na tych panelach to było, były po dwie, trzy osoby, nie? a przyjechali ludzie, z których się ustawiają kolejki w Stanach nie? i robią sobie zdjęcia za 50 baksów, wiesz. Mhm. Taki, taki case, także y, pamiętam, że było to, było to całkiem zabawne. Tu znowu pewnie gdzieś tam, gdzieś tam oczko w kierunku organizatorów, że jak się kogoś zaprasza, to warto też o tym, o tym mocno mówić. Nie? No tak, tak, to, to, to zdecydowanie prawda. O, ale jak już zacząłeś temat yy, organizatorów właśnie i o tym, że, że, że warto, warto jest o tym mówić. Yy, to wydaje mi się, że też jest parę innych rzeczy, na które warto, żeby organizatorzy yy, zwracali uwagę. Yy, I teraz pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jak masz stoiska wystawców, to ekstra opcją jest. Jeśli da się do nich dostać jako wystawca. Chodzi mi o to, że jeśli masz rząd stołów i one wszystkie są ze sobą połączone, to albo masz yy, robić parkour i po prostu skakać przez cały swój. Yy, wszystko co masz, albo przełazić pod stołem jak debil. Więc na przykład, opcja, że masz trzy stoły odstęp, trzy stoły odstęp, czasem jest. Moim zdaniem, dla komfortu wszystkich i y, denerwowania ludzi, y, więcej warta niż na przykład y, upchnięcie tych pięciu, sześciu wystawców więcej. No, teoretycznie na każdej tego typu imprezie powinna być osoba odpowiedzialna za opiekę nad wystawcami. No, pewnie która, jest, ale. Która teoretycznie powinna zwracać uwagę na takie rzeczy, już pomijam kwestię bezpieczeństwa, nie? O, jeszcze e. masz Peposz, to, to też sobie <głos> <masz>. <głos> <głos> Także tego, nie? ale abstrahując od peposz, no już to się nie chcę uzewnętrzniać, to, to przede wszystkim yy, no, zdrowy rozsądek, wygoda i, i też gdzieś danie możliwości po, po poruszania się tym, tym wystawcom. Tak, i, i, ale chociaż też wiesz, ważna jest ta pamięć, nie? że jakby. Sukcesem festiwalu są nie tylko odwiedzający, ale też zadowolenie wystawców, którzy będą chcieli na przykład wrócić. Tak, oczywiście, zresztą, gdzieby gdzie tu daleko szukać. No. Kontrowersyjne warunki współpracy z większymi wystawcami to nieraz były tematem jakichś wojenek w komiksikach internetowych. Czy lubiane, czy nie sklepy, gdzieś tam polskie, no miały jakieś problemy z wystawcami. Część tych problemów była uzasadniona, więc zakładam, że Różnie z tym bywa, ale też wierzę, że nie są to proste rozmowy, i też zakładam, że wystawcy, czy w ogóle wystawcy, przepraszam, organizatorzy no jednak muszą zgromadzić jakąś kwotę pieniędzy, żeby impreza mogła się odbyć. No więc siłą rzeczy wiadomo. Ale tu wiecie, ja też trochę odwrócę temat, bo Chociażby znany przynajmniej przeze mnie i Andrzeja, nie wiem jak ty michał. Pan kulka, pozdrawiamy No mhm. Tak, pozdrawiam, Pawła. Często, często bywa na targach plakatów ostatnimi czasy i też były imprezy, które były poprowadzone tip top od początku do końca, po prostu idealna współpraca. A były, wiecie, wzięli kasę za wejście, tu macie jakiś stolik w ciemnym korytarzu niedoświetlone, jeden przedłużacz na trzy stoły i radźcie sobie na ranę. Więc no, można tak i można tak. No więc tutaj znowu pytanie, jak jest, jak jest z, z organizatorami ze strony od strony komunikacji, od strony opieki no. nad. No nad zresztą pamiętacie, Comic Con I, i co się tam działo? O matko, już to wyparłem. Że wystawcy wyszli po towar i nie mogli wrócić. <laughs> Jakiś tak. Takie bzdury. A tam, tam to w ogóle było cała lawina tego typu, wiesz. To w ogóle rzeczy. istnieje jeszcze, nie? Nie, dużo no dłuższego czasu nic tam się nie dzieje w tym temacie. Przynajmniej nic do mnie nie dociera na szczęście. A był taki tak, czas, że tych komikonów to było sporo, nie? Bo tam tak, tak. Z, z, tak. Z, z, A najlepszy z... był Rumia i koniec. I teraz, <laughs> oczywiście, nie możemy, nie, nie możemy powiedzieć, że wiemy, jak jest, bo nie udało nam się być, ale Białogard, tym razem się nie walnąłem w nazwie. Białogard, comic Con też według wszystkiego, co słyszeliśmy, jest spoko. Tak, i tak jak wspomniałem, został nawet naznaczony jako taki duchowy spadkobierca Rubikon i Con, więc, więc zobaczymy, trzymamy kciuki tutaj z organizatorów. Ja tak. może jeszcze bym chciał na zakończenie jeden temat, również z rozpiskiem i teraz przyszedł do głowy i to również, gdy Michał mówił o tym różnym aspekcie współpracy z organizatorem, czyli temat, który bardzo często jest powtarzany przy różnego rodzaju festiwalach i jest też często kontrowersyjny, czyli wolontariusze. Mhm. Jak to waszym zdaniem jest? Bo ja mam jakby tutaj, moje zdanie jest proste. Jeżeli robisz imprezę komercyjną i kasujesz bilety za wejście i bierzesz wolontariuszy, no to coś tu jest nie halo. Natomiast jeżeli impreza jest powiedzmy wolny wstęp, no to bierzesz wolontariuszy, no to chcącemu nie dzieje się krzywda. Um... Z jednej strony tak, ja jeśli chodzi o wolontariat, zawsze jestem zwolennikiem, jeśli to niesie jakiś um, pożytek. Społeczny, publiczny i tak dalej, więc no nie, nie, nie imprezy komiksowe. Znaczy, wiesz, ja się spotkałem z taką argumentacją, że to jest promowanie czytelnictwa, promowanie komiksu, bo na przykład nie wiem. Jakaś Super, na to są czy... też dotacje, więc wiesz, to jakby no urumia się odbyła bez tego. I, i, wszystko, I wszystko było w porządku. Bardziej chodzi mi o to, że mm, na przykład, jeśli idziesz do jakiejś pracy, no, kurde, dobra. Zresztą ro robiłem dźwięk, uczyłem się dźwięku. E, gdyby nie to, że, się, że byłem na jakiejś robocie za darmo i się nauczyłem więcej niż w szkole przez dwa lata, e, to też to inaczej traktuję, bo jakby no, trochę jak taki stary układ. E, Uczenia się w cechu i bycia, powiedzmy, czeladnikiem, czy żeby potem zostać jakimś mistrzem. No dobra, ale to chciałeś, miałeś chyba korzyść. Chciałem i, i, i coś, z tego, coś z tego wynosiłem. Natomiast e, wolontariat za noszenie krzeseł, e, to nic się nie nauczysz w noszeniu krzeseł. I wszelkiego rodzaju jakieś bzdury, że dać to jakieś zdolności. Jaką ci da to zdolność? Noszenia krzeseł, noszenia stołów. No, no właśnie. I, i, I tu też o to chodzi, że. Lumbago. Wiesz, wiesz jeżeli ktoś. <noise> ktoś chce i tak dalej, no to to jest jego, jego jakby sprawa, nie? Ale wiesz, bo impreza jest na przykład w wstęp wolny, ale jeżeli wiesz, jesteś, nosisz te krzesła, bierzesz jakiś tam udział w tym wolontariacie tylko dlatego, żeby Janusz Biznesu nie musiał płacić i więcej zarobił z biletów, no to to już jest mega słaba opcja, nie? Tak, tak, zdecydowanie. To już jest po prostu wyzysk. Zdecydowanie jest to wyzysk, tak. Natomiast, używam przez przypadek natomiast, a nie ale, mhm. Bo wszystko to przyda, ale nie ma znaczenia. tutaj ma bardzo duże znaczenie. Myślę, że wiele zależy od tego znowu, jak organizator, wydawca, czy w ogóle właściciel stoiska, czy osoba, która potrzebuje wsparcia, wolontariatu, zakomunikuje tą potrzebę i w jakim, w jakim aspekcie faktycznie ta potrzeba, czy ta pomoc się tam pojawia. Mhm. Bo absolutnie pełna zgoda z tym, co powiedział Mateusz. No, noszenie niczego nie uczy, ale nawet noszenie czegoś jest pracą, która musi być wykonana żeby coś się mogło odbyć, jest to istotna praca nie wiem, głupie przygotowanie krzeseł na, na widownię, wiecie, ja myślę, że wolontariusze, którzy przygotowywali krzesła na koncert Pola McCartneya na Stadionie Narodowym i musieli tych krzeseł ustawić bazylion tysięcy eee, no, <laughs> w jakim stopniu mogli się tym jarać, że uczestniczą w organizowaniu koncertu Paula McCartneya oczywiście mogę się mylić, natomiast zakładam, że mm, mm, jeżeli wszystkie osoby tam chciały być to spoko Natomiast yy, też zgadzam się równolegle z tym, że jeżeli organizator imprezy ma środki, i tutaj też myślę, że organizator koncertu, Pola Makarteja pewnie miał środki na to, żeby tym ludziom zapłacić i mam nadzieję, że może im zapłacił, yy, no to lepiej jest płacić niż nie płacić. Nie? Najgorsze co może być to właśnie to, o czym wspominał Mateusz, yy, teraz już nie wiem, czy na łamach, czy za kulisami, że... Yy, no ktoś próbuje wykorzystać niewiedzę potencjalnego wolontariusza, no to to jest absolutnie paskudne i tutaj z mojej strony pełen hejt w taką stronę, bo takich rzeczy robić nie wolno. Natomiast mm -hmm. jeżeli ktoś nie, nie ma środków i uczciwie mówi studentom, słuchajcie, y po, nie wiem, dzięki mojemu tam wsparciu będziecie mogli wejść na dużą, fajną imprezę komiksową, no ale niestety nie mam Wam realnie z czego zapłacić, ja potrzebuję wsparcia na dosłownie 2-3 godziny w trakcie eventu. Event trwa 12 godzin, czy bylibyście ochotni, czy nie, czy chcielibyście w tym wziąć udział. Jeżeli to jest szczere i prawdziwe, oczywiście wiadomo, że to są ludzie, to, spo, to spoko, nie? to spoko. No żeby nie było, że, że tylko hejtuję. Ale pewnie jest to trochę idealistyczne podejście, umówmy się. No, z idealistycznych pobudek w ogóle powstają niektóre festiwale, więc w tym też nie ma niczego złego. W każdym razie się swoim pracownikom. Tak. Uczciwie. Praca to praca. I wszystko będzie dobrze. No, Natomiast jest, jest to trudny temat. No, jest to trudny temat, bo, bo jednak ma, ma kilka wątków i też rozumiem, że jest pewnie też trochę przyzwyczajenie środowiska do tego że każdy duży event ma wolontariuszy, którzy właśnie przyjdą, podadzą, pozamiatają i, i skoro wszędzie są ci wolontariusze, to u nas też może będą i w sumie skoro nigdy im nie płaci, to po co mamy im płacić? Mm -hmm. Jest to słabe na pewno, mm. ale z drugiej strony do pewnego stopnia to rozumiem, że skoro nie muszę komuś płacić, to nie będę tego robił, więc tutaj też znowu temat, na ile te, na ile te osoby się upominają, na ile te osoby mają świadomość tego, co mogą, czego nie mogą. Mm. Gdzie się zaczyna dorosłość, panowie, i tak dalej, wiecie. Jest. Jak żyjesz. I tp, i te nie? No, także w ogóle ten odcinek. Nie zaczynamy od fekaliów, kończymy na sensie życia. Bardzo mi się to podoba. Tak. Tak, tak było. Czy Mateusz chcesz coś dodać jeszcze w dzisiejszym odcinku wspaniałym? Nie. Temat został wyczerpany. No, no trochę tak. Trochę tak, trochę. Sobie znaczy, zbierali. został wyczerpany przez nas. Natomiast dajcie nam znać w komentarzach, bez czego waszym zdaniem nie mógłby się obyć jakikolwiek festiwal. I... No i dajcie znać, czy Nil Gajman przy, przyleci do, do Łodzi. No da, dajcie znać też da, komentarze. No, być może, być może. Zobaczymy, zobaczymy, co będzie. Eee, dziękuję. Zacytowa zacytowałeś teraz tego mema z Zenkiem Martyniukiem? Jaki? Aż tak, tak, no, oczywiście. <laughs> eee, dobra. D dziękuję chłopcy za, za dzisiejszą rozmowę i dziękuję słuchaczom, słuchaczkom za to, że nam towarzyszyli. Do usłyszenia w następnym odcinku. Tak, to były wspaniałe doświadczenia. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Ja Dobra. również dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.